Cóż to jest prawda? Tak zapytał Piłat Pana Jezusa. Tak wielu ludzi pyta. Dziś słyszymy o tym, jak Jezus mówi, że pośle Ducha Prawdy. Prawda otwiera oczy na zło i na dobro. Dziś pytanie, które stawiamy sobie, to jest pytanie o to, czy ja żyję zgodnie z wolą Bożą. Wola Boża przejawia się przez moje życie. Bóg zaprasza mnie do współpracy z tworzeniem tego świata. Czy ja żyję w prawdzie? Drogie dzieci, dziś szczególny wasz dzień, bardzo istotny dla całego waszego życia, dla waszej przyszłości. Dzisiaj przyjmujecie Pana Jezusa po raz pierwszy w sposób pełny do swojego serca. Przyjdzie do was podczas Komunii Świętej. Dla nas, starszych, jest to dzień, w którym sobie przypominamy ten moment, który i my przeżyliśmy. Jakie wtedy były nastroje, jak bardzo przeżywaliśmy ten dzień w radości, obiecując Bogu wytrwałość, wierność i posłuszeństwo. I dziś możemy Jezusowi przedstawić całe nasze życie. Wy to dziecięce, my to życie ludzi dorosłych. I według dzisiejszych czytań usłyszeliśmy, co to znaczy żyć z Bogiem, co to znaczy żyć w Duchu Świętym, to znaczy prowadzić dobre życie. Jakie to jest dobre życie? W każdym człowieku niejako są dwie takie siły. Jedna, która mówi: bądź posłuszny rodzicom, bądź dobry, bądź czemny, ucz się, pracuj. A druga, nawet w takim małym człowieku, mówi: trzeba się zabawić, trzeba na komputerze, trzeba na telefonie. A mama mówi: wynieś śmieci, a mi się nie chce. I to jest właśnie ten podział. Czy ja zrobię coś, co mi się nie chce? Dzisiaj Pan Jezus wzywa nas do tego, byśmy robili coś, co jest dobre, potrzebne, konieczne dla naszego życia. Jak mam postępować i co mam robić? Kiedyś byli tacy młodzi ludzie, którzy postanowili pójść do pustelnika. I poszli do tego pustelnika, a on im zaczął wydawać różnego rodzaju narzędzia. I mówi: Ty będziesz rolnikiem, ty będziesz drwalem, będziesz ścinał drzewa, dostał siekierę do ręki, ty będziesz stolarzem. A jednemu dał laskę pasterską i mówi: a ty będziesz nad nimi czuwał, będziesz tym, który będzie pokazywał im, jak żyć. Dzisiaj rodzice wam pokazują, jak trzeba żyć. Ale od tego momentu, jak usłyszycie w swojej duszy, możecie zapytać Pana Jezusa: jak mam żyć? Zesłanie Ducha Świętego to wielki dzień,
i dla apostołów, ale także i dla nas. Czym jest to wydarzenie dla nas? Wyobraźmy sobie wielki statek na morzu, który nie ma motora, nie ma silników, tylko ma wielkie żagle. I wiemy, że jak wiatr dmucha, to te żagle pchają ten statek. Im większy wiatr, tym szybciej płynie. Ale w pewnym momencie nie było wiatru. Zupełnie. Statek utknął. Nie posuwał się ani metr do przodu, bo nie było wiatru. I tak żeglarze codziennie patrzyli w niebo, czekając, aż powieje wiatr, bo inaczej byliby skazani na zagładę, nie dopłynęliby do portu. W momencie, kiedy przychodzi wiatr, te żagle napełniają się wiatrem i statek rusza i płynie. Moi drodzy, tak my wyglądamy w tym życiu, jeżeli nie korzystamy z Ducha Świętego. Duch Święty to ten wiatr, który napełnia żagle naszego życia i pcha nas do przodu. Tam, gdzie jest potrzeba pracy, dobra, twórczego jakiegoś zapału, umysłu, mądrości, dobra. Tylko ten wiatr może dać człowiekowi napęd do życia. I dlatego dzisiaj podczas tej uroczystości prosimy o to, by Jezus napełnił wasze serca i Duch Święty, który przychodzi z Jezusem, pomógł wam na nowo rozpalić swoje uczucia i na nowo pójść w to życie, ale już silniejszym, mocniejszym. Dla nas, dorosłych, to każdy dzień może być właśnie takim. Dla was od dzisiaj zaczyna się również ten czas, kiedy przyjmujecie Pana Jezusa, stajecie się mocni, jak ten statek, napełnieni wiatrem, który płynie tam, gdzie człowiek tego zażyczy, a tak naprawdę, gdzie Bóg tego oczekuje. Wiele było słów do was przez cały rok pięknie i wcześniej przez lata pięknie uczestniczyliście w tych przygotowaniach. Niech więc dalej ten statek Boży w was popłynie, a teraz powstańmy, by dziękować Panu Bogu za Jego łaskę i prosić o potrzebne dla nas łaski.